Przygotowane pomieszczenia umożliwią realizowanie zajęć m.in. z krawiectwa, ogrodnictwa, zajęć artystycznych czy muzycznych. Do tej pory warsztaty wynajmowały pomieszczenia w Lubinie przy ulicy Wyszyńskiego. Pomieszczenia wymagały już gruntownego remontu. Stowarzyszenie podjęło decyzję o pozyskaniu właśnie lokalu, budynku na siedzibę warsztatów. Budynek otrzymaliśmy od prezydenta miasta Lubina, Roberta Raczyńskiego. Zajęcia w Akademii Życia odbywają się od poniedziałku do piątku i trwają po kilka godzin dziennie. Jak mówią podopieczni, warsztaty to dla nich drugi dom. Najbardziej lubię śpiewać i malować. Informatyczna, teatralna, z każdej dziedziny coś. Wszystko lubię robić. Budynek, w którym znajdują się warsztaty, od lat stał pusty. Wcześniej swoje siedziby miały w nim prokuratura, a potem policja. Teraz miasto przekazało go warsztatom w dzierżawę. Dostosowanie piętra budynku do potrzeb Akademii Życia kosztowało 300 tysięcy złotych. Na remont oczekuje jeszcze jedno piętro, piwnica i elewacja. Jest na to potrzebne około 500 000 złotych. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. Dwutygodnik Bezpłatny Puls Regionu. Informacje z Głogowa, Legnicy, Lubina, Polkowic, Jawora i Złotoryi. Znajdziesz nas w urzędach, instytucjach i sklepach miedziowego regionu. Sprawdź swój puls regionu.